Nazywam się Marek Wodaczek, jestem szefem działu sprzedaży. Chciałbym Państwu zaprezentować stojący za mną jeden z ciągników, które mamy w planie produkcji. Jest to 110-konny ciągnik, których produkcję zamierzamy jeszcze uruchomić w tym roku. W ilości kilkudziesięciu sztuk, natomiast w przyszłym roku zamierzamy tą ilość powiększyć do 1000 sztuk. Przy czym nie będą to tylko te ciągniki, ale również ciągniki w pełnym zakresie mocy, jaki jest oczekiwany na naszym rynku, a więc począwszy od 50 nawet do 160 koni mechanicznych. Przy czym te ilości, o których mówimy, 1000 w przyszłym roku i powiedzmy kilka tysięcy w latach następnych, są to ilości, które mówią zarówno o rynku krajowym, jak i o eksporcie. Przy czym kupując te ciągniki, a raczej przygotowując się do ich produkcji, postawiliśmy sobie taki cel. Po pierwsze to właśnie to, żeby zapełnić zapotrzebowanie rynku w zakresie mocy, a po drugie, żeby ciągniki przez nas wyprodukowane zarówno pod względem technicznym, technologicznym, eksploatacyjnym i przede wszystkim cenowym były bardzo, bardzo dobrze przyjęte przez rynek. Czyli sugeruję tym samym, że zastosowane przez nas podzespoły będą podzespołami najwyższej jakości przy zachowaniu odpowiedniej ceny już, że tak powiem, per saldo w całym ciągniku. Tak jak wspomniałem, produkcję uruchamiamy w tym roku, w przyszłym roku, począwszy w zasadzie od pierwszych miesięcy, wchodzimy w różne i w inne zakresy mocy produkowanych ciągników.